Kasper chciałby kupić sobie nowy rower. Kasper każdego pierwszego dnia miesiąca otrzymuje kieszonkowe od rodziców w wysokości 50 zł, a na każde urodziny, które obchodzi 1 kwietnia, otrzymuje od nich 100 zł. Dodatkowo na święta Bożego Narodzenia otrzymuje od dziadków ze strony taty 75 zł, a od dziadków ze strony mamy 85 zł. Rower kosztuje 2155 zł. Kasper zastanawia się, ile miesięcy zajmie mu zebranie odpowiedniej kwoty. Z comiesięcznego kieszonkowego chciałby oszczędzać ten cel 40%, czyli 20 zł. Pozostałe pieniądze otrzymane w ciągu roku przeznaczyłby w całości na kupienie wymarzonego roweru. Po roku, uwzględniając kieszonkowe, prezenty na urodziny i prezent z okazji Bożego Narodzenia, uzbierałby 500 zł. Po 4 latach miałby już 2000 zł. W kwietniu, po ponad 4 latach oszczędzania pieniędzy, zebrałby łącznie 2180 zł, a zatem zebranie całej kwoty zajęłoby mu 4 lata i 4 miesiące, czyli 52 miesiące.